jaki jest cel tej gry? Chyba przetrwać. Nie wiem, jeszcze nigdy nie osiągnęłam celu, bo nie umiem grać w tę grę. Ale chyba chodzi o to, żeby przetrwać, żeby zbudować sobie super fortecę i żeby nasze krasnoludy były bezpieczne i żeby miały domki i inne takie rzeczy. Czy może w opcjach nie wyłączyłam paska w pierdolu? Już zobaczę. Tutaj są opcje. Nie widzę tutaj nic na temat paska, niestety. Może to dlatego, że rozdziałka jest naprawdę mała, bo chciałam, żeby było widać na live'ie i czat, i grę. Jaki mój był ulubiony przedmiot... Jaki był mój ulubiony przedmiot szkolny? Chyba krzesło, bo można było zawsze komuś z niego wyłożyć. Znaczy nie, nie biłam ludzi, nie. Mam dobry mikrofon, tylko OBS mnie tak dziwnie zbiera, niestety. Chomik, poluj, poluj. Już jedna sąsiadka mnie upolowała. Oj, idzie troll do mnie. Będzie bolało. Mam nadzieję, że trolla. Chociaż to chyba nie jest troll. Zaraz zobaczymy w bestiariuszu, co to jest. Mnie przez cyrkiel wyrzucili ze szkoły, więc wiecie. Te wspomnienia. Przytul mnie, ja wszystkich toleruję. Ja jestem zdania, że dopóki nikt nikomu krzywdy nie robi, to niech sobie robi w życiu, co chce. Troll przypomina ci kinę. Czekajcie, zobaczymy w bestiariuszu tego trolla. W ogóle ta gra ma śliczną grafikę. To jest tak wszystko pięknie narysowane, że aż mam ból dupy o to, że ja tak ładnie nie rysuję. To jest Big Zombie, a nie troll. A, widzicie. Tak, właśnie zauważyłam, że mam jeszcze dodatkowego pachoła. Spróbuję go jakoś uzbroić. O nie, gościu sobie kopie pod dupą. Zaraz go będzie bolało i to bardzo. O! Potrafi lewitować. Prawie Jezus. Tylko Jezus potrzebował wody. A nie, bo tu jest portal. O nie, chyba zbagowałam swoje krasnoludy. A nie, wszystko jest okej. Dobra, tu im zbuduję drabinę, żeby sobie mogli to wykopać. I zbuduję im to. Przy okazji będą sobie tu wszystko kopać do końca. O, Lady Sova jest! Dzień dobry. Dantek, jeśli chodzi o połączenie mnie i cyrkla, to jest czego się bać. Dlatego, że w szkole byłam uprzejma przebić koledze z ławki cyrkiel. Znaczy cyrkiel, rękę cyrklem. O, jest pasek w pierdolu jednak. Kolega był trochę niewyuczalny, nie potrafił zrozumieć tego, że niekoniecznie jestem zainteresowana tym, że mnie obmacuje. Więc z całej siły przybiłam mu rękę do ławki. Musiałam zmienić szkołę, bo był przypał. Pozdrawiam Gacka bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jego ręka wydobrzała. Czy nie nudzą mnie takie gry? Ja takie gry bardzo lubię. One mnie bardzo relaksują. Tak jak mówiłam na zapowiedzi, tu się wiele nie wydarzy. Tu nic nie ma w tej grze, ale i tak ją uwielbiam. Nie, nie trafiłam w tętnicę. Powinnam?
wiecie co, ja nie wiem, co z tym YouTube'em dalej. Zrozumcie mnie źle, ja... Nad moim YouTube'em wisi jakieś fatum, ewentualnie po prostu młotka style. Ja nie chcę się wypowiadać w żadną ze stron, ale generalnie odkąd mam tego YouTube'a, od zawsze, to nie jest tak, że ostatnio, to zawsze tak było, zawsze jest coś pod górkę i zawsze... Zawsze dzieje się coś, co mi, że tak powiem, i fan z tego psuje, i... jakoś tak to nie chce wszystko funkcjonować. I prawdę mówiąc, nie wiem, co dalej z tym YouTube'em. Nie chcę się wypowiadać, bo za każdym razem, jak mówię, a wrócę, będzie fajnie, w ogóle będziemy nagrywać, to coś się dzieje. I jestem tym trochę zmęczona, nie będę ukrywać. Nie wiem, czy wrócę. Mam nadzieję, że tak, że w końcu wszystko zacznie iść po mojej myśli, ale nie obiecuję tego. Ja... Ten YouTube jest... zwłaszcza ten mój kanał jest upośledzony. No oczywiście, że nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ja się nawet na łatwo nie zapatrywałam. No ale wiecie, za każdym razem, jak coś jest, jest pozytywna energia, są chęci, to coś konsekwentnie się pieprzy. I można być z tym prędzej czy później zmęczonym, naprawdę. Możliwe, że zostanę na hitboxie i będę wam od czasu do czasu, raz na 1000 lat, robiła takie live'y i może je wrzucała na YouTube'a. Ale ja nie mam filmiku z Madzią i z Kiną z Lefta. To Madzia nagrywała do siebie na kanał. Cześć, cześć, prorok. Czy będzie dokończenie Tifa? Słuchajcie, ja mam nadzieję, że ja kiedyś naprawdę skończę tę grę na waszych oczach. Ja wiem, że to jest od 3 lat i to jest już aż żałosne, ale... Ale ja mam nadzieję, że naprawdę kiedyś to skończę. I zapadła cisza. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to, że się zwiesiłam na chwilę, czytając czat. Patrzcie, ogarnęłam. Będę mieć żelazo. Dobra, ale ja tutaj coś miałam jeszcze zrobić. A, miałam robić wynalazki, żeby odblokować kolejne poziomy craftingu. No dobrze, porobię im lepsze zabawki, Tule. Niech będzie. Ile mam ludków? 4 i chyba 2 dostało już po pikaksie, więc zrobię tak. I jeszcze przydałaby się siekiera, zdaje się. Dobrze. Z oświetleniem muszę powalczyć. Oświetlenie robiło się jakoś chyba tak. Młotka pamięta, młotka nie pamięta. A, no dobrze. Nie to piachem na pewno. Jeszcze? I zrobię jeszcze taką pochodnię. Z zombie. To nie to? Niech no ja spojrzę. A, bo mają być 2 kości. Dobrze. Takich pochodni jeszcze nie widziałam. Nie wiem, co one robią, ale... Ale niech będą. Gdzie jest ten glut? Co ja z nim zrobiłam? Nie, no tylko ja potrafię coś zgubić, patrząc na to. Czat pomaga. Co zrobiłam z glutem? Gdzie wywaliłam? Ale do kosza jakoś? Nie, po prostu blondynka. No nie wierzę. No to nie będzie pochodni z gluta. Cześć, dużo literek M. Ja super ogarniam, gram najlepiej. Nie no, bez kitu, co ja z tym zrobiłam? Boże, jestem upośledzona po prostu. No nic, to zbuduję stół.
Nawet dwa. I krzesła, może to mi wyjdzie. Też dwa krzesła, żeby było lepiej. O, dwa od razu się zrobiły. Cześć, cześć, Nataler. Gdzie mam gluta? A jest glut! Jak ja tu. Ta! Mam niedomózgowie. Dobrze. Jeszcze im zbuduję dwa łóżeczka. W sumie ich jest cztery. No to będą się pedalili. Trudno. Pedałowanie ostatnio jest na czasie, więc wszystko będzie ok. Czy podoba mi się gra The War of Mine? Bardzo mi się podoba gra The War of Mine. Jest naprawdę mocna, muszę ją sobie dawkować, dlatego że ta gra wprowadza mnie w depresję. Ma tak ciężki klimat i jest tak dobrze zrobiona, że jak w nią gram, to autentycznie łapię doła, więc przeważnie gram w nią po pracy, późnymi wieczorami i udało mi się dożyć 20 dnia, ale morale i moje, i moich podopiecznych są bardzo niskie, zwłaszcza po okradnięciu starszych ludzi. Jakoś tak zrobiło się smutno. Dobrze, jeszcze zrobię sobie sznurek. Sznurek się przydaje, bo jest na plecaczki i na zbroję. Zaśpiewam ci 100 lat. O nie! Nie, bo ja chcę, żeby to mogło iść na YouTube'a, ale wszystkiego najlepszego. Kerku, mówisz o War of Mine? Wiesz co, ja też na początku nie mogłam się przekonać, ale jak zaczęłam w nią grać, to mi się spodobała. Kingocha, obiecuję, że specjalnie dla ciebie My Sims kiedyś powrócą. Kamilo, niczego nie obiecuję. Moje życie to jest jeden wielki chaos, więc nie nastawiam się na nic. Również mam nadzieję, że w tej grze jest złoto, bo jakby nie było złota, to zagra o krasnoludach. Czuję się całkiem nieźle, dziękuję. Ja fizyki nie ogarniam, więc niestety nie pouczę się za ciebie. Mam urodziny w połowie grudnia, dokładnie. Ile live będzie trwał, aż będziecie mieć dość, albo jak ja będę miała dość. O! Mogę zrobić wiadro! Ale najpierw zrobię zbroję dla moich ludzi, żeby mogli się bronić. Pozdrawiamy Absurda i jego uszy. Najbardziej trwałe zbroje ever. Ile mam ludków? Cztery ludki. To potrzebuję czterech zbroi. Gdzieś tu były sznurki, są. Ta, ale to włożyłam po prostu sprytnie. Dobra, i jeszcze bym im zrobiła plecaczki. Plecaczki, plecaczki, to jest to. Ciekawe, czy da tu się jakoś te owieczki hodować, bo to jest dosyć rare item, ten sznurek, przynajmniej na razie. Jakie MMORPG grałam? W Archeage'a grałam, grałam w WoW'a trochę, ale WoW do mnie nie przemówił. Najwięcej czasu w życiu spędziłam na Ultimie Online i nie żałuję. Jeszcze się Neverwinter przewinął. Ale jakoś Neverwinter, pomimo że jest bardzo fajny, to jakoś się nie wciągnęłam na dłużej. Zresztą miałam problem z wciąganiem się w RPG. Znaczy w MMO-lce, bo w RPG to nie. I coś jeszcze, czy grałam jeszcze w jakieś MMO? Jeszcze coś się przewinęło. To od Lorda Britisha. Shroud of Avatar, chyba jakoś tak to się nazywało. Pograłam troszeczkę, ale jakoś do mnie nie przemówiło. W Holandii Simsy 4 po 200 euro? A w Holandii tak dobrze zarabiają, że ich stać na Simsy po 200 euro. O, katana z krwawnika przejdzie do historii. E
z tym zombie tabliczka. Postawię wam tabliczkę z zombie, jak przyjdą do mnie gobasy. To wtedy tam im postawię. Grałam w Lola, nie potrafię. Majan, mnie namaluj. Nagą młotkę. Z wielorybem i psem. To będzie najlepszy obraz ever. Ghost Simulator MMO bardzo bym chciała zagrać. Najbardziej lubię Sims 2. Uważam, że wyszły chyba najlepiej. W LoLu byłam fiderem do tego stopnia, że aż mnie zgłosili. Naprawdę. I to nie jest tak, że ja trollowałam i po prostu specjalnie fidowałam. Ja naprawdę nie potrafiłam w to grać. Także LoL to jest coś, co mnie przerasta niestety. Ale fajnie było. LoL fajna gra, tylko ja w nią nie potrafię grać. Podejrzewam, że nigdy się nie nauczę. Dzisiaj wstałam koło 12 jakoś. Oni się rozmnażają przez portal. Jeszcze nie próbowałam swoich sił w nowego Isaaca, ale może kiedyś spróbuję. Czy ja wiem, czy każdy fidował jak mógł? Ja po prostu tej gry nie ogarniam. To jest dla mnie coś tak niepojętego, LOL, że ja nie potrafię. Inna sprawa, że ja mam chyba, nie wiem, 15 klatek w LOLu, nie? I ja zanim się kapnę, o co tam chodzi, to już jestem martwa. Szymon, nie musisz. Nie dawaj. Ile ja mam lat? O rety. O rety. To jest niedorzeczne pytanie, ale... tak, mam 16 lat od 40. Nie gram w WoWa. WoW jakoś nigdy mnie nie wciągnął. Natomiast ponieważ w grudniu mam urodziny i tak naprawdę to już nie jest tajemnica, ile mam lat, bo chyba wszyscy o tym mówili. To chciałam się przyznać, że w grudniu... w grudniu skończę 30 lat. Jak wyszkolić szczury, żeby robiły do kuwety? Do niedawna wydawało mi się, że wiem, jak to zrobić. I nawet to robiłam. Natomiast ostatnio Magda zapytała mnie o to samo. I powiedziała mi, jak ja to robię. I okazało się, że na jej szczura to nie działa. Ja robię w ten sposób, że wstawiam narożną kuwetę i wszystkie kupy, jakie są porozrzucane po ściółce, wrzucam do tej narożnej kuwety i w pewnym momencie szczury, że tak powiem, łapią aluzję i same robią do kuwety. Natomiast Magdy szczur okazał się odporny na tą technikę. Kurczę, gdzie te moby? Zawsze dostawałam taki łomot co noc, a tutaj tak spokojnie. Ta gra kosztowała 5 euro na Steamie, bo była wyprzedaż. A ile kosztuje bez wyprzedaży, nie powiem, bo nie wiem. Mój wymarzony prezent na urodziny? Kurde, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jakoś... niczego się nie spodziewam i też... jakoś chyba na chwilę obecną nie ma czegoś, o czym jakoś super bardzo marzyłam i nie mogę sobie na to pozwolić w danym momencie. Chyba nowy komputer, to by był najlepszy prezent na moje urodziny, albo lepszy monitor, to też byłby dobry prezent na urodziny.
Albo konsola Wii z wszystkimi tymi gadżetami, pilotami, perkusjami, ale i tak nie miałabym gdzie grać ani nic z tego wstawić, więc kiepski pomysł. Co bym jeszcze chciała dostać na urodziny? Być może kiedyś. 15 kilo karmy dla psa, bo mi się w grudniu skończy i będę musiała kupić. Dużo książek, najlepiej ze świata dysku. Książki Pratchetta albo Douglasa Adamsa byłyby fajne, ale nie miałabym gdzie ich wstawić, więc chciałabym je trzymać w kartonach. Więcej materiału do szycia. Więc dużo różnego rodzaju polaru albo jakieś bawełny czy coś byłoby super. Oj, przyszli do mnie zrobić mi łomot. Tak, miałam trochę inne słowo na końcu języka. Tak, gry mogły też. Mogłabym też dostać gry na urodziny, ale podejrzewam, że jak będzie zimowa wyprzedaż czy na Steamie, to uzupełnię te gry, które chciałam sobie kupić. Nie wiem, czego chciałabym dostać na urodziny. Jeżeli to by mogły być rzeczy jakieś takie niemożliwe do zrealizowania, na przykład, to bardzo bym chciała dostać kupę zdrowia. I stać się najlepiej nieśmiertelna. Moje biedne krasnoludy dostały łomot. O, ten prawie umiera. Ma jeszcze taką minę jak z krzyku. Dam wam go bliżej. Ojej, pozbierał czyjś mózg. Bijcie ich. Młocia, The Sims 4 będą ostatnią częścią Simsów. Jak Simsów już nie będzie, w co będziesz grała? Myślę, że nie ma takiej opcji, że Sims 4 jest ostatnią częścią Simsów. Po prostu nie. Trzecia część miała być tak naprawdę ostatnia i wyszła czwarta, więc ja jakoś w zapewnienia od EA nie wierzę. Ale Simsy tak naprawdę nigdy się nie kończą. Będzie można sobie, wiecie, żonglować pomiędzy czterema częściami. Więc zawsze będzie w co grać. Poza tym podejrzewam, że wyjdą jakieś podróbki Simsów albo gry Simsopodobne, być może z online'em. Ja myślę, że ta gra jest tak kultowana, że ona się nigdy nie skończy. Kupicie mi Ambrozję i będzie git. Poproszę, dziękuję. O, właśnie, jest masa modów, także. Co to jest to w opisie? TESOPWN. Wiecie co? Ja nie wiem, o czym mówicie, ale też nie wiem, co to jest w opisie. Nie wiem, co wy widzicie tak naprawdę. Nie ma w tej grze kobiet. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, przyszły kobasy. O nie. Tak bardzo w dupie. Wszyscy do domu! Postawię wam tą tabliczkę, o którą prosiliście. O! Słownik języka polskiego? Ale gdzie? A, tam w opisie! Boże, blondynka! Chodzi ci o regulamin! Tak, jak pomyślałam, znaczy jak zobaczyłam PWN, to pomyślałam o słowniku, natomiast nie wiedziałam, gdzie to jest wpisane. I tak trochę nie skojarzyłam. Jak mi się podoba Sims 4? Słuchajcie, szybko mi się znudziło Sims 4. Dobra, możecie teraz wszyscy wychodzić i robić swoje obowiązki dalej. Cześć, Rubberwood. Ja bym też zagrała w Simsy Multiplayer.
Ja myślę, że prędzej czy później ktoś zrobi konkurencję EA i to całkiem niezłą. I te Simsy albo coś Simso podobnego wyjdzie na multi. Okej, kolejny pachoł przyszedł do mojej twierdzy. Muszę ich uzbroić, bo chyba tak trochę zapomniałam o tym, rozmawiając z wami. No dobra. Equip. Ty masz czym walczyć i będziesz jeszcze miał czym ścinać z drewno. Dobrze. O, ten nie ma czym walczyć. Czy ja przypadkiem nie robiłam im zbroi, tarcz i innych takich badziewi? Tak mi się coś kojarzy. Tylko nie pozakładałam, blondynka, no. Oczywiście, że tak. Młotka tyle wygrać. Jestem mistrzem w tę grę po prostu. I zrobimy jeszcze plecaczki. Nocniki na głowę. A, jeszcze mogę ich pouczyć nowych rzeczy. To ich pouczę. Dobrze. Ty jesteś archerem, więc będziesz jeszcze umiał... nic. O, ty umiesz pływać, więc zostaniesz rybakiem i kucharzem jednocześnie. Ty jeszcze będziesz magiem w takim razie. O. Wygrałam. W uzbrajanie oddziałów. Przytul mnie, coś w tym jest. Ja bym bardzo chciała, żeby wyciągnęli z wszystkich czterech części to, co jest najlepsze i złożyli jedne naprawdę fajne Simsy z możliwością multi. Nie mam ulubionego zespołu muzycznego. Nie wiem, jak do tego doszło, ale nie mam. Moja wymarzona praca? Chciałabym kiedyś naprawdę dobrze rysować i naprawdę dobrze na tym zarabiać. Natomiast rysuję za mało i za słabo na to, żeby się z tego utrzymywać. Poza tym praca rysownika nie jest taka, że tak powiem, super najlepsza. Czy mi się wydaje, czy ta tabliczka przypadkiem miała odstraszać mnie, a nie gobliny? Okej. Okay. Natomiast myślę, że obecna praca, ta, w której pracuję, jest całkiem fajna. Fajna pod kątem tego, że mogę trollować do woli i jeszcze mi za to płacą. Lubię Abby. Moja mama słuchała Abby, więc bardzo dobrze mi się kojarzy. Połączenie farm symulatora z Simsami, no, mogłoby się sprzedać. Potrzebuję więcej żelaza. W ogóle zobaczę, czego mi brakuje. Aha, drzwi i innych takich magicznych rzeczy. Zaraz to wszystko pokrawcę. Myślę, że warto iść na studia informatyczne. Myślę, że świat trochę zmierza w stronę tego, że wszystko będzie niebawem tylko załatwione komputerowo i najlepszą pracę będą mieli właśnie informatycy, tudzież programiści tak naprawdę. Bo będzie na nich największe zapotrzebowanie. Już w sumie jest. Uwielbiam Queena, tak. Jest bardzo, 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 bardzo fajny. Zresztą dobrze mi się też kojarzy. Używam tabletu, jak rysuję. W ogóle nie wyobrażam sobie rysowania bez tabletu. To jest masochizm pewnego rodzaju. W moim odczuciu przynajmniej. Nie słyszałam nigdy Soadu. Tak w ogóle cześć kolorowe. Da się utopić krasnoludków. W ogóle ten mostek tutaj to są tak naprawdę takie związane czymś bale. No i właśnie można z nich spaść.
Metallica też bardzo lubię. Jaki mam tablet? Mam Wacoma Intuosa 4. Nie wirelessa, tylko na kabel.